Znajdujemy się w kaplicy relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. Od dwóch dni Rada Prowincjalna Misjonarzy Oblatów ma tutaj swoje posiedzenie, swoją konferencję całej Rady Prowincjalnej z ręce prowincjałem na czele, także z domownikami sanktuarium. No, próbujemy wypracowywać pewne ścieżki rozwoju naszego sanktuarium. W ostatnich miesiącach czy latach widzimy olbrzymie zainteresowanie Świętym Krzyżem. Bardzo wielu pielgrzymów, turystów nas nawiedza. Wielu chciałoby się tu zatrzymać na dłużej. Musimy także o nich pamiętać. Ostatnie lata były również bardzo pracowite pod tym względem. Dokonano tu wielu remontów, wielu udogodnień dla pielgrzymów, dla turystów. Zlikwidowano tu, gdzie możliwe, wszystkie bariery architektoniczne. Została w 2014 roku oddana do użytku wieża widokowa na kościele, która służy w tej chwili jako taki taras widokowy i turyści, pielgrzymi bardzo chętnie wchodzą na tą wieżę, podziwiają świętokrzyskie krajobrazy. Dużo młodzieży, wycieczki szkolne przebywają, zwłaszcza wiosną, tu na Święty Krzyż, aby z tą piękną, wspaniałą, tysiącletnią historią się zapoznać, aby choć przez chwilę pomodlić się przy relikwiach Drzewa Krzyża Świętego. I widzimy, że to miejsce nieustannie jakby zmienia swoje przeznaczenie. Dlatego musimy się do tego wszystkiego przygotować, dostosować. I myślimy w dalszym ciągu jak najbardziej udostępniać to miejsce pielgrzymom, turystom, aby także tą wspaniałą historię tysiącletniego obiektu, 800 lat bycia tutaj ojców benedyktynów, ponad 80 lat misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, aby to wszystko było dostępne dla turystów, dla pielgrzymów, by mogli się z tym zapoznać. I to całe skrzydło zachodnie, do którego mamy dostęp od niedawna, będziemy na to przeznaczać i w tym kierunku pracować nad tym, aby właśnie to było takie otwarcie dla działań kulturotwórczych, dla edukacji, dla przyrody, tak jak mówi papież Franciszek, Laudato Si, aby ten dokument niemalże wcielać w życie. Wiadomo, człowiek rozwija się integralnie i musimy pamiętać o stworzonym świecie, o Bożym świecie, ale także o człowieku. Szanować ziemię, szanować to, co Pan Bóg nam przekazał, ale także nie zapominać o rozwoju człowieka. Bez tego rozwoju człowieka, bez edukacji, no to jesteśmy kulawi, czy podobnie ze sprawą patriotyzmu, jeśli nie będziemy przypominać naszej pięknej, wspaniałej historii, tak jak tu na ziemi Świętego Krzyża, wielkich zrywów powstańczych, to będziemy pozbawieni tej tożsamości. I to jest miejsce, do którego warto tu przybywać. Stąd mamy nadzieję, że do tego doprowadzimy wszystkiego, aby powstało właśnie Muzeum Życia Monastycznego, zakończone skryptorium, jak niegdyś benedyktyni, mężowie uczeni pisali księgi, przepisywali. To byli profesorowie wyższych uczelni, którzy znali doskonale swoje rzemiosło, swoją sztukę. I chcemy też przypomnieć, w jaki sposób niegdyś powstawały te księgi. Tu na Świętym Krzyżu, wiemy z pewnością, była piękna, wspaniała Biblioteka Świętokrzyska ze słynnymi kazaniami świętokrzyskimi. Pierwsze dzieło prozy chrześcijańskiej, religijnej, wspaniałe. Czy roczniki świętokrzyskie dawne, dzisiaj te wspaniałe dzieła są w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod ochroną UNESCO. A z tej świętokrzyskiej biblioteki niewiele pozostało na Świętym Krzyżu ksiąg. Wszystkie gdzieś rozproszyły się po świecie. Wiele zostało spalonych w czasie II wojny światowej. Ale z tego, co nam wiadomo, jest jakaś ilość jeszcze ksiąg, do których można by dotrzeć.
i przy okazji powstawania tego skryptorium benedyktyńskiego również chcielibyśmy udostępnić pielgrzymom, turystom, historykom właśnie te zdigitalizowane księgi świętokrzyskie, aby historycy mogli się nad tym wszystkim pochylać. Nie tak dawno naszym historykom z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach udało się odnaleźć, odkryć wspaniałe dzieło Spicilegium ostatniego bibliotekarza benedyktów na Świętym Krzyżu, benedyktynów Lefebvre'a, Gerarda Lefebvre'a, który no, spisał te najważniejsze dzieła. To jest kopalnia wiedzy o Bibliotece Świętokrzyskiej, kopalnia wiedzy o życiu mnichów na Świętym Krzyżu, czy o różnych wspaniałych historycznych wydarzeniach, o wizytach królów, książąt na Świętym Krzyżu. I już odbyło się jedno, drugie sympozjum temu poświęcone. W tej chwili to Spicilegium jest tłumaczone z łaciny na język polski, aby jeszcze dotarło do szerszych kręgów. I też będziemy kontynuować no, tą historię Świętego Krzyża, aby przybliżać, ukazywać to wspaniałe miejsce tym, którzy są tym zainteresowani. I myślę, że powoli, dzięki życzliwości pielgrzymów, ludzi, a ludzi jest bardzo dużo zainteresowanych, właśnie chociażby sprawą relikwii Krzyża Świętego, jak one się tutaj dostały, jaką moc sobą reprezentują, niektórzy się pytają. Wielu jest takich, którzy głęboko w to wierzy i modlą się tu niemalże godzinami. Wielu z pewnością no, otrzymuje łaski niesamowite, czy jakieś duchowe nawrócenie. O niektórych wiemy, o niektórych nie wiemy, bo to jest dla nich sprawa prywatna, nie ze wszystkim muszą się dzielić, ale wielu z pewnością tutaj no, poszukuje tej mocy, tej nadziei w dzisiejszych bardzo trudnych czasach. I Święty Krzyż ma temu służyć. Czy coraz częściej spotykamy się z prośbami ludzi, że chcieliby się tu tak porządnie wyspowiadać, czy porozmawiać o sprawach duchowych, sprawach i też tego świata, niekiedy godzinami rozmawiają to z naszymi ojcami. Także to miejsce ciągle żyje, ciągle funkcjonuje i myślę, że staje się coraz bardziej znane dla Polski, a nawet i dla świata. Przybywają tu wielcy ludzie tego świata, niekiedy nawet się nie zgłaszając, tylko przychodzą prywatnie, pomodlą się przed relikwiami, odjeżdżają. No, niektórzy się przedstawią, niektórzy tylko prywatnie się pomodlą, odejdą i nawet nie zawsze wiemy, kto to jest. Ale wiem też z rozmów, no, że wiele rodzin w Polsce, takich rodzin, które jakby regularnie mają w swoim kalendarzu 3 razy w ciągu roku przyjechać na Święty Krzyż, cały dzień poświęcić tu dla Świętego Krzyża, tutaj pobyć w spokoju, w ciszy, pomodlić się, czy pochodzić po szlakach, pozwiedzać no, wspaniałe krajobrazy świętokrzyskie, podziwiając no, świętokrzyską Puszczę Jodłową. Zapraszamy zatem na Święty Krzyż.